W takim razie udostępnię swój ekran i będziemy sobie powoli zaczynać działać tutaj z tym tematem. Tylko sobie ustawię tutaj czat, żeby was dobrze widzieć, co piszecie. I będziemy sobie lecieć. Dobrze, więc czym się będziemy zajmować dzisiaj? Co jest naszym tematem tego webinaru? Będziemy robić stronę wycieczki w kosmos. No i dzisiaj ten webinar jest bardziej na topie niż kiedykolwiek i na czasie, jeśli chodzi o to, co się dzieje w świecie. Przedwczoraj, tak? Czy wczoraj odbył się ten lot prawie że w kosmos, prywatny ten lot, więc jest to coraz bliżej. Kiedyś, jak myśleliśmy nad tym webinarem, to jeszcze nie było takie oczywiste, ale dzisiaj myślę, że to już jest naprawdę dosyć blisko, więc myślę, że taka stronka kiedyś może się przydać. No ale wracając tutaj na ziemię, że tak powiem, mamy do zrobienia dosyć prostą stronę. Nazywamy taką stronę landing page'em. Dlaczego nazywamy ją landing page'em? Co to są landing page'e? To są takie strony, które mają przedstawić informacje na jeden konkretny temat i są skupione wokół jednej rzeczy. Często są skupione na temat na przykład jakiegoś produktu. Powiedzmy, że taką stroną landing page'ową, którą ja zawsze pokazuję, to strona na przykład Apple'a, no i na przykład strona z, powiedzmy, Maciem Pro. I to jest landing page dla tego produktu. Tak, ono jest sfokusowane typowo na nim. Cała strona, jakbyśmy sobie przechodzili przez nią po całości, to ona jest skupiona na tej jednej rzeczy. Gdybyśmy weszli sobie, nie wiem, na stronę Microsoftu, tam też byłyby różne takie właśnie landing page'e skoncentrowane na jednym produkcie. No ale na przykład landing page'em może być zapis do newslettera, tak? Czyli mamy jakąś kampanię i chcemy, żeby ludzie lądowali na jakiejś prostej stronie, która się wczyta bardzo szybko, będzie zajmowała bardzo mało miejsca, będzie bardzo responsywna, wyraźna, wszystko będzie czytelne, nie będzie tam zbyt dużo informacji, bo naszym celem jest zebranie dodatkowych informacji o naszych klientach, tak? Powiedzmy. Więc typów landing page może być dużo, ale zazwyczaj one krążą wokół takich tematów. No i my będziemy właśnie taki landing page zrobić. My będziemy taki landing page robić. On będzie się składał w naszym przypadku z trzech części. Można powiedzieć takich z trzech sekcji. Pierwsza sekcja na samej górze to jest ten obrazek, który jest w tle, to zdjęcie, na którym będzie napis wycentrowany w obu osiach, tak? Czyli w pionie i w poziomie będzie idealnie na środku. No i też będzie oczywiście odpowiednio duże i białe. Kolejna sekcja, która nas czeka, to sekcja z ciemnym tłem i trzema takimi samymi boksami. Mamy trzy takie same kolumny, w których w środku jest odpowiednia treść i tą treścią jest ikonka, która różni się w każdej kolumnie. Jest kolejny nagłówek, troszkę mniejszy niż ten, który mamy tutaj, ale jednak nagłówek. Jakiś kawałek tekstu, przycisk czytaj więcej i tyle. I tak będziemy mieli takie trzy kolumny. Trzecia sekcja, bardzo podobna w konstrukcji do sekcji pierwszej, bo jest podobnie, czyli mamy czarne tło, mamy napis wycentrowany, ale jest on mniejszy, nie ma żadnego obrazka. No i wygląda to w taki sposób. Więc takim czymś się zajmiemy, takie coś będziemy robić teraz przez ten czas. No ale oczywiście zaczynamy od HTML-a i od takich podstaw tego, czym w ogóle ten HTML jest i jak to wszystko, z czym to się wszystko je. Ale spojrzę sobie na czat. Jaki jest token do Codio? Tak, tokenu nie trzeba uzupełniać. On jest faktycznie już wpisany w linku. On tam już jest. Nie trzeba tego dodatkowo wpisywać. Ale tutaj też ktoś podał, w razie czego, economy_metro, tak się nazywa ten token, żeby wejść do Codio, żeby nas tutaj wpuścił do tego projektu. Dobrze. Więc czym jest HTML? Mamy tutaj, zobaczcie, takie trzy logotypy: CSS, HTML i JavaScript.
to jest taka grupa języków, która składa się na to, co widzimy w internecie. Czyli to wszystko, z czego się składa internet, nawet ten Kodio, na którym tutaj jesteśmy, czy każda inna strona internetowa, musi składać się z tych trzech języków. Nie ma innej możliwości, żeby po prostu było inaczej. Ona musi mieć HTML, o którym będziemy mówić, musi mieć CSS, o którym też będziemy wspominać i musi też mieć w większości przypadków, w 99% JS, czyli JavaScript, o którym dzisiaj akurat nie będziemy mówić, ponieważ nie ma na to aż tak dużo czasu. Musielibyśmy tu siedzieć o wiele dłużej, ale oczywiście na naszych kursach skupiamy się głównie na JavaScriptie, jest on podstawą całego naszego kursu JavaScript Developer. Więc mamy te trzy rzeczy. Skupiamy się na tych dwóch pierwszych, czyli HTML i CSS. I czym jest ten HTML? No, wyobraźmy sobie, albo nawet nie musimy sobie wyobrażać. Powiedzmy, że chcielibyśmy wyświetlić użytkownikom tabelkę z danymi, na przykład o wynikach meczu na Euro 2020. Chcemy przedstawić ludziom nasze jakieś tam obserwacje, nasze rankingi, statystyki dotyczące tego całego turnieju i chcemy, żeby to było napisane w sposób jasny, klarowny, żeby każdy mógł to zobaczyć i żeby faktycznie była tabelka złożona z rzędów, kolumn, jakichś nagłówków i tak dalej. No i teraz jak powiedzieć przeglądarce internetowej, że to, co my chcemy pokazać, ma być ustrukturyzowane w formie tabelki. No, przeglądarka musi dostać jakąś konkretną informację, że dane, które będziemy pokazywać, mają być tabelką, że jeden element ma być, nie wiem, w tym wierszu, kolejny w tamtej kolumnie i tak dalej. Tych wierszy ma być 30 na 8 kolumn, ma być taka struktura, takie odstępy od elementów. Musimy to jakoś przeglądarce powiedzieć. I teraz właśnie HTML, język HTML służy do tego, żeby powiedzieć przeglądarce, jak ma ustrukturyzować dane, które chcemy wyświetlić. Tak? Ona ma zbiór różnych metod, zbiór różnych znaczników, o tym, czym jest dokładnie znacznik, za chwilkę powiemy, które pozwalają nam określać, czym jest dany tekst, czym jest dany obrazek, czym jest dany kawałek, jakiś mały fragment tekstu, większy fragment tekstu, czyli wszystko opiera się o danych, czyli mamy jakieś dane, mamy jakieś struktury, które chcielibyśmy wyświetlać i musimy powiedzieć, jak my to chcemy wyświetlić, czym są te rzeczy, które my chcemy zaprezentować. Tak więc w HTML-u, takim czystym HTML-u, bez żadnych dodatków, tak naprawdę nie mamy jeszcze żadnego konkretnego wyglądu. Ten wygląd jest bardzo prosty, taki bardzo standardowy, nie wygląda to zbyt pięknie, gdybyśmy pisali jakieś rzeczy tylko w HTML-u, no to nie byłoby to zbyt ładne. Do tego, żeby rzeczy były ładne, żeby się dobrze prezentowały, jest kolejny język, czyli CSS. To jest drugi język, o którym będziemy mówić, który z kolei skupia się na tym, żeby te struktury danych, które opisaliśmy sobie w HTML-u, pokolorować, w cudzysłowie. Czyli żeby nadać temu jakiś styl, żeby to jakoś wyglądało, żeby miało kolor, jakieś obramowania, konkretną wielkość, konkretną pozycję na naszej stronie. Powiedzmy, że na przykład tą tabelkę, którą już tak zaczęliśmy, to już wciągnijmy ten temat. Mamy tą tabelkę, no i teraz chcielibyśmy, żeby pierwsza kolumna w tej tabelce, która na przykład, nie wiem, opisuje zawodników od najlepszego do najgorszego na całym Euro, żeby była z niebieskim tłem, a imiona i nazwiska tych zawodników były na biało, napisane jeszcze pogrubionym fontem, czyli pogrubioną czcionką, tak jakbyśmy wyboldowali coś w Wordzie na przykład, nie? No i w HTML-u za bardzo tego zrobić nie możemy. Moglibyśmy jedynie pogrubić pewne elementy, ale koloru nadać nie możemy. Do tego potrzebujemy CSS-a. To on pozwoli nam na to, żeby faktycznie dodać kolor do tej naszej tabelki. No i teraz na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o HTML-a, żeby się też za bardzo nie rozpędzić i nie powiedzieć czasami, że jest się programistą HTML-a,
Bo pisanie czegoś w HTML-u to jeszcze nie programowanie. Dlaczego? W ogóle HTML-a nie nazywamy językiem programowania, to już mamy tutaj to właśnie w tej prezentacji, w tym artykule, że HTML nie jest językiem programowania, dlatego że nie zawiera żadnej logiki. Nie możemy w HTML-u na przykład sprawdzić, czy ktoś jest zalogowany do naszego portalu. Nie możemy wyświetlać rzeczy warunkowo, czyli jeżeli jest zalogowany, to wyświetl to. Jeżeli nie jest zalogowany, to wyświetl coś innego. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie wykonywać obliczeń arytmetycznych w HTML-u, co od razu dyskwalifikuje go z tego, żeby powiedzieć, że jest on językiem programowania. Jest on językiem znaczników. Tak to określamy, że jest to język znaczników, język opisujący dane, struktury danych. Troszkę inaczej jest w przypadku CSS-a. Tutaj już mamy pewne takie podstawowe rzeczy z języków programowania, o których mówimy też na naszym kursie, ale takim prawdziwym językiem programowania jest już JavaScript. To już jest kompletny język, który niesie ze sobą bardzo dużo różnych i często cięższych troszkę nawet do przyswojenia elementów. No i zobaczcie tutaj na ten przykład. W tym artykule mamy przykład tego, jak wygląda prosta struktura HTML-a. To jest taka najprostsza, najbardziej podstawowa struktura języka HTML, jaka tak naprawdę istnieje. I po kolei sobie za chwilkę przejdziemy po tych wszystkich elementach i powiemy, z czego ona się składa i w ogóle z czym to się je, dlaczego to wygląda w ten sposób, a nie inaczej. Ale sobie tylko zerknę na czat. Jak otworzyć link z maila? Tak, tutaj Marta wkleiła link. Jeszcze raz na kodion, gdyby ktoś go nie dostał. Tak, będziecie mieli dostęp do nagrania po webinarze. Myślę, że jutro nagranie do Was trafi na maila. I o której jest przewidziany koniec? Tak mniej więcej około 19:30 będziemy kończyć na pewno. Dobrze. Zanim przejdziemy do omawiania jakby po kolei całej struktury takiego podstawowego dokumentu w HTML-u, musimy sobie powiedzieć o tych znacznikach, tak? Bo już wspomniałem o tym, że HTML jest językiem znaczników, no i on się tylko i wyłącznie z takich rzeczy składa. Ale teraz czym jest ten znacznik? O co w tym chodzi? Znacznik to taka ciekawa rzecz, taka ciekawa reguła, która opisuje nam jakieś konkretne dane. No i teraz każdy znacznik wygląda praktycznie tak samo. Ma podobną strukturę jakby w swojej pisowni. Każdy znacznik opiera się na nawiasach strzałkowych, czyli na znaku większości i mniejszości, czy mniejszości i większości w tej kolejności. Będziemy upraszczać to i będziemy mówić sobie na to po prostu nawiasy strzałkowe. No i te nawiasy strzałkowe są taką podstawą znaczników, bo to wewnątrz tych nawiasów strzałkowych, czy pomiędzy nimi, ustalamy dokładny typ tego znacznika. No i teraz to nie jest tak, że my możemy sobie ten typ znacznika wymyślić i wziąć go z kosmosu. To są znaczniki, które są już ściśle określone w dokumentacji języka HTML, które możemy znaleźć na NDN. To jest taka najbardziej obszerna, tylko najlepiej czytać to po angielsku, najbardziej obszerna dokumentacja języka HTML, CSS i JavaScriptu również, która istnieje w internecie, czyli dokumentacja Mozilla. To jest dokumentacja, która jest tworzona nie tylko przez samą Mozilla, ale ostatnio dołączyły do niej też wszystkie największe firmy świata, takie jak Facebook na przykład, które też uzupełniają tą dokumentację. No i naprawdę jest ona potężna i już Wam wrzucam na czat link do tej dokumentacji. I tu doczytacie po prostu o wszystkim, co jest związane z HTML-em, z CSS-em. Tu jest dosłownie wszystko, o każdym znaczniku. Co robi, z czego się składa, jakie ma swoje specyficzne zachowanie i tak dalej, i tak dalej.
Więc tam w tej dokumentacji jest wszystko dokładnie określone, z czego my możemy korzystać. Ale na razie weźmiemy sobie na pierwszy ogień taki prosty znacznik, który będzie nam określał akapit, paragraf, czyli jakiś kawałek tekstu, jakiś dłuższy fragment tekstu. I jak go tworzymy? Jak stworzyć paragraf? Więc, żeby stworzyć paragraf, musimy wykorzystać nawiasy strzałkowe, tak? O tym już powiedzieliśmy, czyli mamy parę nawiasów strzałkowych, otwarcie nawiasu, zamknięcie nawiasu, a pomiędzy tymi nawiasami wstawiamy literkę odpowiadającą temu znacznikowi, który chcemy użyć. W tym przypadku będzie to P, po prostu P. Więc mamy nawias strzałkowy, P, zamknięcie nawiasu strzałkowego i całe te trzy znaki, które zrobiliśmy, składają się na znacznik, ale tak jak tutaj widzicie, jest to znacznik otwarcia. Tak? Czyli jest to znacznik otwierający, mówiący, że tutaj jest start paragrafu. Ale my musimy jeszcze powiedzieć, akurat w przypadku tego znacznika i wielu innych, gdzie jest jego koniec. Tak? Czyli w jaki sposób, czyli gdzie ten paragraf się kończy. No bo jak na przykład mamy książkę, no to nie jest tak, że mamy pierwszą stronę w książce, zaczyna się paragraf i kończy się on na 400 stronie, tak? Tylko ta książka składa się zazwyczaj z wielu paragrafów, z wielu akapitów, które chcielibyśmy rozdzielić od siebie. Akapity mają też to do siebie, że są zazwyczaj rozdzielone między sobą, tak? Czyli mają jakąś przerwę od góry i od dołu. Czasem są odsunięte od lewej krawędzi strony, czy tej szpalty w gazecie, którą sobie czytamy. Na blogach również takie coś widzimy, że te akapity mają jakieś odstępy. Ich jest wiele. Więc skoro jest wiele akapitów, zazwyczaj, w większości przypadków, no to znaczy, że musimy powiedzieć, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy ten akapit, ten paragraf. Więc jeżeli powiedzieliśmy, gdzie on się otwiera, czyli mamy ten znacznik otwarcia składający się, przypominam, z nawiasów strzałkowych, nazwy tego znacznika, który chcemy użyć, i znowu nawiasu strzałkowego, ale teraz odwrotnego, który będzie go zamykał, mamy już jakiś przygotowany tekst, który ma być tą daną, tak, którą chcemy w jakiś sposób usystematyzować, którą chcemy, żeby HTML przyjął i wyświetlił w konkretny sposób. To musimy go też teraz właśnie zamknąć. I tak naprawdę powtarzamy tutaj wszystko to, co robiliśmy przy znaczniku otwarcia. Czyli znowu nawias strzałkowy, nazwa tego naszego znacznika i znowu zamknięcie nawiasu strzałkowego, czyli już tutaj znak większości. Ale zobaczcie, to są dwie ważne rzeczy, o których musimy pamiętać w znaczniku zamknięcia. Pierwsza ważna rzecz to to, że nazwy znaczników otwarcia i zamknięcia muszą być spójne. Czyli jeżeli my otworzyliśmy paragraf, to musimy zamknąć paragraf. Tak? Jeżeli byśmy otworzyli nagłówek, to musimy zamknąć nagłówek. Jeżeli otworzymy, jest taki znacznik określający sekcję, czyli duży kawałek naszej strony, no to musimy też zamknąć sekcję. Więc te literki w środku muszą się zgadzać po prostu. Czyli jak mamy P, to tutaj też musi być po prawej stronie P. I druga ważna rzecz to to, że zobaczcie, że pojawia się tutaj ukośnik, slash. I jest on bardzo ważny, bo to właśnie on określa zakończenie znacznika. To on określa, on mówi, że ten znacznik P tutaj w tym miejscu się kończy, że tu się kończy nasz paragraf. Tak? I to koniec. On już nie ma dalej, nie jest już dalej otwarty. Faktycznie go już w tym momencie zamknęliśmy. No i zobaczcie, ja sobie otworzę tutaj taki szybki edytorek, żebyśmy sobie mogli takie coś napisać. Więc otwieramy sobie nawias strzałkowy P, zamykamy nawias strzałkowy. Piszemy sobie jakieś tam rzeczy. Na przykład ja sobie piszę taki długi tekst. To jest taki tekst zapchaj dziura, tak go sobie nazywamy, lorem ipsum. I go wkładamy wszędzie tam, gdzie nie wiemy, co napisać. Bo często w naszej pracy jest tak, że dostajemy projekt od grafika albo od grafików, który jest
jeszcze nie ma treści od klienta, tak? On jest takim tylko, on jest przygotowany graficznie, ale nie wiemy jeszcze dokładnie, co tam będzie, ale wiemy, że będzie jakiś tekst. No to, żeby nie wymyślać jakichś bzdur, to po prostu wpisujemy lorem ipsum i dzięki temu mamy taki długi tekst, jak tylko chcemy i jakby nie musimy tego ciągle o tym myśleć. Więc to jest taki fajny tip, z którego można sobie korzystać. No i teraz w tym przypadku zobaczcie, że po prawej stronie pojawił się wynik tego, co napisałem po stronie lewej. No i tekst się pojawił. Zobaczcie, że po stronie prawej tutaj nie ma nigdzie już tego znacznika P, w sensie on nie jest widoczny gołym okiem, tak? No i też nie ma żadnego błędu. Jednak to, że my tutaj tego akapitu nie zamknęliśmy, przynosi spore konsekwencje. Bo teraz zobaczcie, ja go nie zamknę, ale przejdę sobie do kolejnej linii i stworzę, powiedzmy, że kolejny akapit, czyli powtórzę ten tekst. I zobaczcie, co się stało. Mimo to, że ja w HTML-u oddzieliłem ten kawałek tekstu od tego dwoma enterami, czyli przeszedłem sobie do kolejnych linii, czyli na przykład w Wordzie, a jeżeli edytujemy tam jakieś dokumenty, no to po prostu byśmy przeszli sobie niżej, tak? Normalnie ten tekst pojawiłby się niżej. Ale w przypadku HTML-a tak nie jest. HTML nie bierze pod uwagę ani dodatkowych spacji, które byśmy dawali, oprócz dwóch, czyli możemy dać dwie spacje, jak damy trzecią, czwartą, dziesiątą, to on je w ogóle ignoruje i złamania linii również nie akceptuje, czyli takie przechodzenie enterami w kodzie jest bez sensu, nic nie da, zupełnie. I zobaczcie, że tak się rzeczywiście stało, bo po prawej stronie mamy początek tego naszego akapitu, on się tutaj kończy i tu jest znowu ten tekst, ale jest przyklejony do tego tekstu, który był wcześniej, tak? Nie jest oddzielony od niego. I to się stało dlatego, że nie zamknęliśmy paragrafu. Ten paragraf tutaj otworzyliśmy, ale on leci sobie tutaj i leci też dalej. On po prostu nie ma końca. On jest, cały czas jesteśmy w tym jednym paragrafie. Teraz, żeby oddzielić te dwa elementy od siebie, to musimy ten paragraf zamknąć. I zamykamy go sobie w tym miejscu, tutaj za znakiem zapytania, no bo stwierdzamy, że to jest koniec naszego akapitu, czyli znak mniejszości, ukośnik, powtarzamy nazwę tego taga, znacznika, którego używaliśmy, czyli P i znak większości. I zobaczcie, już nam się te elementy oddzieliły od siebie, tak? Czyli już HTML przyjął do wiadomości, że to jest zupełnie oddzielonym akapitem i oddzielonym fragmentem tekstu od tego, co jest niżej. Że to nie jest już jedna wspólna rzecz, tylko to są dwa oddzielne byty i trzeba je traktować osobno, a dodatkowo, że użyliśmy takiego znacznika jak P, to zobaczcie, że pojawił nam się tutaj jeszcze odstęp pomiędzy tymi dwoma elementami. I ten odstęp jest dlatego właśnie, że użyliśmy paragrafu. To jest jego takie domyślne zachowanie. Wiele elementów w HTML-u ma domyślne zachowania i to jest właśnie jedno z nich, czyli paragrafy są od siebie oddzielone jakąś tam małą przerwą, to jest chyba około 20 pikseli różnicy pomiędzy jednym a drugim akapitem. No i tak naprawdę, żeby być dokładnym, to powinniśmy ten drugi akapit również włożyć w paragraf, czyli znowu na początku stworzyć P i tutaj na końcu to P zamknąć. I tak jest poprawnie napisany kod HTML-owy, chociaż nic się nie zmieniło po prawej stronie, to jest poprawny sposób na zapisanie takiego kodu HTML-owego. Nigdy w HTML-u nie powinniśmy zostawiać jakiegokolwiek tekstu samego sobie, czyli nie otoczonego żadnym znacznikiem. Każdy kawałek tekstu powinien być w czymś, powinien być dzieckiem jakiegoś znacznika, bo tak określamy akurat te zależności, tak? Czyli mamy jakiś znacznik i to, co dzieje się pomiędzy jego otwarciem a zamknięciem, to jest jego dziecko. No i tak się to wyraża, że to jest jego child po prostu. Tak, no to jeśli chodzi o te znaczniki podstawowe, to tak one właśnie wyglądają. Jednak jest jeszcze jeden typ znaczników, o których trzeba powiedzieć, czyli znaczników, które się otwierają, ale się nie kończą. W sensie nie musimy ich zamykać, nawet nie powinniśmy ich dodatkowo zamykać,
drugim znacznikiem z tym ukośnikiem. Dlaczego? I jakie to są znaczniki? To jest na przykład znacznik HR. Jest taki znacznik jak HR, który oznacza poziomą linię. No i teraz, jakbyśmy sobie taki znacznik wpisali, HR, to tutaj po prawej stronie, widzicie, pojawiła nam się pozioma linia pomiędzy tymi dwoma akapitami. No i my teraz nie musimy tego HR zamykać w ten sposób, bo nie miałoby to sensu. Dlaczego nie ma sensu? Ponieważ linia jako HR nie może mieć dzieci. Po prostu. To jest element bezdzietny. Po prostu. On nie może mieć niczego wewnątrz siebie. Tak jak paragrafy mogą mieć tekst, nagłówki mogą mieć tekst, czy inne elementy w środku, tak na przykład linia tego mieć nie może. Podobnym elementem, który nie może mieć niczego w sobie, jest IMG. To jest taki znacznik, który pozwala nam wstawiać obrazki. Dlatego sobie wezmę jakiś obrazek. No, taki placeholder sobie weźmiemy, żeby po prostu mieć co wstawić. Znacznik IMG ma taki atrybut. O tym wszystkim za chwilkę będziemy mówić, ale to nie jest akurat na razie istotne. Chodzi o to, że mamy ten nasz znacznik IMG. I tutaj dalej, za nim, nic się nie dzieje. Nie robimy czegoś takiego. Nie robimy czegoś takiego, ponieważ nawet gdybyśmy coś tutaj wpisali, to nie jest to dzieckiem tego obrazka. Zobaczcie, że ten tekst pojawił się obok obrazka. Nie na nim, nie pod nim, nie w jakiś ładny sposób, tylko obok. Bo to, co napisaliśmy, jest zupełnie niepoprawne semantycznie. Czyli niezgodne z zasadami języka HTML. Takiego czegoś po prostu nie robimy. No i jest taka grupa elementów, które po prostu gdzie tych znaczników nie zamykamy. Tak? Czyli jest właśnie ta linia IMG, jest na przykład pole do wpisywania danych, jest takie coś jak input, które zobaczcie, że pozwala nam, tworzy nam taką rameczkę, w której możemy coś wpisać. Czyli możemy tworzyć formularze dla użytkowników. Ten element również nie ma dzieci. On również nie będzie domykany. Tak? Nie będziemy go zamykać dodatkowym znacznikiem, tak jak paragraf. Więc są takie dwie grupy elementów. Oczywiście nie trzeba się ich uczyć na pamięć. Jakby wiedza o tych elementach, czyli z jakich możemy korzystać, często przychodzi po prostu z czasem. Jak sobie to dwa razy wygooglujemy, to zapamiętamy, że na przykład nagłówki to elementy H, H1, H2, że paragraf to właśnie P, że artykuł to element article i tak dalej, i tak dalej. Więc te nazwy tych znaczników są dosyć logiczne i łatwo sobie je wszystkie skojarzyć i jakby zapamiętać, to dosyć łatwo wchodzi do głowy. No i skoro wiemy już, na czym polega znacznik, z czego on się składa, to teraz powiedzmy sobie o tym, jaka jest w ogóle struktura dokumentu, czyli jak wygląda dokument HTML. Bo wiemy, że składa się ze znaczników, ale one muszą być układane w jakiejś konkretnej kolejności. To nie jest tak, że możemy sobie je rozrzucać, gdzie tylko nam się podoba. W programowaniu taka jest ogólna zasada, że jakby musimy bardzo dbać o czystość, o to, żeby ten kod był dobrze poukładany i żeby on był zgodny z zasadami języka. Ja to zawsze porównuję do takich języków naturalnych, ludzkich, takich na przykład, nie wiem, jak język angielski, uczymy się angielskiego, uczymy się hiszpańskiego, rosyjskiego, no on ma pewne zasady. No i oczywiście, jak się go uczymy na początku, to popełniamy błędy, ale native speakerzy nas będą rozumieć, tak? Jeżeli, nie wiem, po angielsku powiemy coś nie w tym czasie, w którym powinniśmy, albo nie odmienimy jakiegoś czasownika, albo coś poprzekręcamy, ale ogólnie sens naszej wypowiedzi będzie dobry, no to nas ludzie tam zrozumieją. Troszkę podobnie jest w przypadku frontendu, szczególnie w przypadku HTML-u. Jeżeli się gdzieś pomylimy, nie zamkniemy jakiegoś znacznika, albo spróbujemy go zamknąć, chociaż nie powinniśmy, to HTML dużo takich błędów wybacza,
i nam od razu nie krzyczy, że coś jest, że coś jest nie tak. Dopiero później jakieś tam konkretne, na przykład sprawdzenie kodu przez naszych kolegów z pracy powoduje, że oni wytykają nam nasze błędy, nie? I możemy wtedy to fajnie poprawić. Ale ogólnie staramy się zawsze jak najlepiej pisać w danym języku i uczyć się już od samego początku tego, w jaki sposób on faktycznie powinien być pisany, tak? To nie jest tak, że mamy tutaj wolną amerykankę. Są konkretne zasady, których trzeba przestrzegać, bo jak nie będziemy ich przestrzegać, to w końcu się na tym przejedziemy, nie? I będziemy potem powielać błędy, nasz kod będzie niesemantyczny, będzie to wszystko wyglądać nie tak, jak powinno. Dlatego powiemy sobie właśnie teraz o takiej prawidłowej konstrukcji dokumentu, z czego on się składa na samym początku. Tak wygląda ten dokument i teraz powiemy sobie o każdej linijce po kolei. Tylko sobie zrobię łyk kawy. Dobrze, więc pierwsza rzecz, z którą mamy do czynienia, to jest taki bardzo specyficzny znacznik. On jest tylko jeden taki, skubany w całym dokumencie, w całym HTML-u i to jest deklaracja dokumentu. Nigdzie indziej tak naprawdę nie pojawia się znacznik takiego typu, nigdzie indziej go już nie używamy. On jest tylko i wyłącznie w pierwszej linii całego naszego dokumentu HTML-owego. Jest nazwany jako doctype, czyli właśnie ta deklaracja dokumentu. Kiedyś, kiedy była jeszcze wersja poprzednia HTML-a, czy jeszcze wcześniejsze, trzecia i druga wersja, to musieliśmy, ten doctype był bardzo długi. To był bardzo długi kawałek kodu, którego nikt nigdy nie pamiętał. Trzeba było go zawsze przekopywać z jakichś stron z dokumentacjami, ponieważ on określał kiedyś to, z jakich reguł ma korzystać przeglądarka, żeby wyświetlać tą stronę. Kiedyś przeglądarki miały to do siebie, że one nie miały tych reguł zaszytych w sobie, tylko musiały korzystać albo z... To było, kiedyś było tak, że każda przeglądarka rządziła się swoimi prawami, tak? Czyli każda przeglądarka robiła totalnie jak chciała. Jedna wyświetlała tabelki w taki sposób, druga wyświetlała w inny, ta wyświetlała obrazki obok siebie, ta wyświetlała pod sobą. To była tragedia i musieliśmy często robić, jeszcze mi się zdarzyło robić strony dla każdej przeglądarki osobno, co było katorgą niesamowitą. Szczególnie trzeba było to robić na przykład dla Internet Explorera, jakiejś tam wersji 5, 6, to było straszne. Ponieważ przeglądarki nie miały standardu, tak? One mogły robić to, jak chciały. Dlatego doctype miał określić, w tym doctype podawaliśmy kiedyś link do szeregu reguł, które przeglądarka pobierała, analizowała i na podstawie tych reguł wyświetlała naszą stronę. Dlatego ten link, ten znacznik był bardzo długi. W tym momencie wszystkie przeglądarki działają według pewnego standardu i chociaż mogą się jeszcze różnić od siebie, to na szczęście już nie jest to aż tak diametralne jak kiedyś. Nie? To są bardzo kosmetyczne rzeczy, które musimy poprawiać między przeglądarkami, ale to, że one mają te reguły w sobie wbudowane, sprawia, że ten doctype, ta deklaracja jest bardzo krótka. To jest znacznik, nawias strzałkowy, wykrzyknik z wielkich liter albo z małych, obojętnie piszemy doctype, spacja i język, w którym piszemy, czyli HTML. I w tym przypadku przeglądarka, kiedy takie coś natrafi, to wie, że strona pisana jest w języku HTML 5 w tej wersji i dostosowuje wszystkie reguły właśnie do tego konkretnego języka. Więc tak wygląda deklaracja samego dokumentu i to jest zawsze pierwsza linia, nie? To nie może być nic, to nie może być druga, czwarta, dziesiąta linia, to zawsze jest linia pierwsza. I w tej linii powiedzieliśmy przeglądarce, z czego korzystamy. No ale skoro my będziemy pisać w HTML-u, to musimy taki znacznik też użyć. Musimy użyć znacznika HTML. I w takim znaczniku HTML będzie pisana cała nasza strona. Wszystko, co będziemy wyświetlać użytkownikowi, albo nie będziemy mu wyświetlać, bo za chwilkę o tym powiemy, że są różne możliwości, wszystko jest wewnątrz tego znacznika, tak? Czyli jest HTML, zamykamy HTML, dajemy sobie dużo enterów, żebyśmy mieli dużą przestrzeń
i wszystko ładujemy do środka, czyli tutaj pomiędzy otwarcie i zamknięcie tego znacznika. Czyli wszystkie elementy, które będziemy pisać, będą dziećmi HTML-a. Tak? Nieważne jakiego poziomu, ważne po prostu, że to jest jego, że wszystkie będą jego potomstwem. No i jeszcze taka ciekawa rzecz, że w tym znaczniku HTML możemy również określić, możemy powiedzieć przeglądarce, w jakim języku jest ta strona, ale już w takim języku normalnym, w sensie ludzkim. Możemy określić właśnie na przykład, że jest strona po polsku. Czyli mamy dwie rzeczy do określenia. Po pierwsze, to jest deklaracja języka, a potem mamy deklarację kraju, w którym ta strona jest utrzymywana, czy z którego pochodzi. Akurat w przypadku tego, czy języka polskiego, zawsze to wygląda tak samo, tak? Czyli jest pl.pl, ale już w przypadku języka angielskiego tych miejsc na świecie, w których używa się języka angielskiego, jest wiele, więc na przykład w Stanach to będzie en-us, w Wielkiej Brytanii to będzie en-gb albo UK, a w Australii to będzie AU i tak dalej, tak? Czyli mamy ten sam język, ale w innym kraju. No i jakby jak wiemy, to też definiuje, że czasem będą używane takie słowa, a czasem inne. Ale głównie chodzi tu po prostu o to, żeby powiedzieć przeglądarce, w jakim języku jest ta strona. Czasem przeglądarki wykorzystują to do tego, żeby zaproponować nam, czy przetłumaczyć tą stronę. Tak, jeżeli strona definiuje się, czyli mówi przeglądarce, słuchaj, ja jestem po angielsku, a my mamy telefon z ustawionym regionem na polski, to jeżeli tego nie wyłączymy, to przeglądarka będzie nam do ustranej śmierci mówić o tym, żeby przetłumaczyć tą stronę na język polski. Często Chrome tak robi, to jest bardzo upierdliwe, trzeba to wyłączać od razu przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki, no bo po prostu wie to z tego dokumentu, tak? Ma taką wiedzę, jaki jest to język. Oczywiście teraz translatory są na tyle inteligentne, że jeszcze sobie od razu czytają to, co my czytamy i też są w stanie w ten sposób określić, jakie to są języki, ale jakby to bardzo pomaga, tak? One też z tego czerpią pewne informacje. Co się dzieje dalej? Co się dzieje wewnątrz tego znacznika HTML? Jest tam taki znacznik jak head. To jest pierwszy ze znaczników, w którym my już mamy jakąś tam dowolność i możemy robić pewne różne ruchy. To, co znajduje się w znaczniku HTML, to można powiedzieć, że to są takie preferencje i ustawienia przy całej naszej strony, którą robimy. No bo oczywiście będziemy użytkownikom pokazywać jakieś dane na naszej stronie i to jest najważniejsze, no ale pewne ustalenia tego, jak te dane mają być prezentowane, jaki jest tytuł naszego dokumentu, czy z jakich styli ma korzystać ta strona, czy z jakich, na przykład, czy ta strona ma dociągnąć sobie jakieś fonty, tak, czyli jakieś czcionki z zewnątrz, czy ma pozostawać na tych standardowych, które są po prostu w każdym systemie operacyjnym. Takie informacje jesteśmy w stanie przekazać właśnie wewnątrz tego znacznika head. To, co dzieje się w znaczniku head, o czym trzeba pamiętać, nie jest widoczne gołym okiem dla użytkownika. Tak? Czyli on tego heada nie widzi. On może go podejrzeć oczywiście w źródle strony, ale to nie jest tak, że to, co tutaj w tym headzie jest, że on po prostu ma to napisane gdzieś na stronie, tak? I musimy to jakoś ukrywać specjalnie. Nie, to są rzeczy, których on nie widzi, to są typowe ustawienia całej naszej strony. No i co może być takim ustawieniem? Na przykład może to być kodowanie naszej strony. W przypadku akurat tutaj Europy i Ameryki, kodowanie, które musimy ustalać dla naszych stron, to jest UTF-8 i ono jest tutaj wystarczające. Dzięki temu kodowaniu, który jest tak naprawdę włączony domyślnie w przeglądarkach, mamy rozwiązany problem wszystkich znaków diakrytycznych, które są w różnych językach, czyli na przykład to nasze e, o, e, ź, i tak dalej. Jeżeli używamy standardowych czcionek, takich, które są wbudowane w nasz system operacyjny i mamy ustawione UTF-8, no to mamy problem z głowy. Tak? Nie musimy się niczym przejmować. Te znaki po prostu się pojawią. Gdyby tego nie było, nie byłoby to kodowanie ustawione i przeglądarka też by tego sama nie wymuszała,
no to wtedy zamiast naszych polskich znaków byłyby krzaczki. No i jeszcze a propos właśnie krzaczków, no to w przypadku języków, a na przykład azjatyckich, no to tutaj już kodowania są inne dla tych języków, no bo one rządzą się też innymi prawami, tak? Język japoński to już w ogóle mamy tutaj zupełnie inną pisownię, znaczy języki arabskie, które są w ogóle pisane, prawda, od drugiej strony, no to tutaj różne inne zachodzą procesy, na których się nie będziemy skupiać, jednak tutaj w naszej szerokości geograficznej najczęściej te strony są po prostu piszemy albo po polsku, albo po angielsku, ale gdyby wam przyszło pracować w firmie, na przykład w jakimś Dubaju, gdzie by trzeba było robić zlecenia właśnie dla tamtej społeczności, no to pewnie będzie trzeba się zastanowić i skonsultować i doczytać, jakiego kodowania powinniście użyć, żeby po prostu wszyscy tam potrafili i mogli to w ogóle przeczytać, tak? Co na tej stronie się dzieje. Więc jest to kodowanie naszej strony, bardzo istotne i wymagany element. Kolejna rzecz to jest tytuł stron. I to jest znacznik title. To jest znacznik title. Pomiędzy otwarciem i zamknięciem tego znacznika wpisujemy tekst, który ma się wyświetlić jako tytuł naszej strony. Domyślnie tytułem naszej strony będzie adres naszej strony. Tak, czyli tutaj tytułem tej strony byłoby kodio.com, STEST, CodersLab21, warsztat23. Czyli no nie za dużo to mówi, nie jest to ani ładne, ani przyjemne. Fajnie jakby tytuł jakby troszkę opowiadał, tak, o tym, co tam w ogóle możemy znaleźć. Poza tym tytuły strony to jest podstawa wyszukiwarki Google, tak? Ona opiera się na tytułach w bardzo dużej mierze. I to, co widzimy w wyszukiwarce, kiedy wpisujemy jakąś frazę, to są tytuły stron, to są tytuły artykułów, blogów, gazet i tym podobnych rzeczy. I gdyby nikt nie używał znacznika title, no to w Google pewnie nigdy byśmy nic nie znaleźli, albo to, co on by nam wyświetlał w tych wynikach wyszukiwania, byłoby kompletnie bez sensu, tak? I w ogóle nie byłoby to dla nas czytelne. Więc znacznik title jest bardzo istotny i dzięki temu mamy tutaj, jak mamy beleczkę na naszej stronie, zakładkę, to ona też ma już tytuł, który podajemy właśnie pomiędzy tymi znacznikami. I to wszystko dzieje się w elemencie head, tak? Wszystko dzieje się w elemencie head naszej strony. I taka jeszcze ciekawostka, do 65 znaków powinniśmy nie przekraczać tego pułapu, bo jeżeli przekroczymy ten pułap 65 znaków, no to wtedy Google będzie nam ucinał te znaki, też zaniży nam jakby to, gdzie będzie nas wyświetlał, no bo nie dostosowujemy się po prostu do ich wymagań. No i też poza tym powyżej 65 znaków, to nigdy by się to nie zmieściło na żadnej belce w przeglądarce, tak? To też byłoby po prostu bez sensu. Więc to są krótkie teksty. No i mamy pierwsze zadanie do zrobienia. Po tym kawałku teorii, którą przerobiliśmy, mamy pierwsze zadanie. Każde zadanie składa się z tych samych rzeczy. To znaczy, mamy na początku taki przycisk, otwórz stronę w nowej karcie, na który sobie klikniemy. To wyświetla nam się to zadanie właśnie w nowej karcie, czyli nie zamyka nam Kodio. I mamy tutaj podgląd tego, co będziemy pisać. Tak? Czyli możemy sobie potem tutaj przyjść, odświeżyć stronę, albo kliknąć tutaj ten przycisk odśwież w lewym górnym rogu. No i strona będzie nam się po prostu odświeżała. Mamy też treść zadania i to, jaki jest oczekiwany wynik. No i tutaj mamy też taką adnotację, że to, co widzimy, to jest dopiero początkowa faza. Mamy tutaj dopiero początkową fazę tworzenia naszej strony, więc nie zrażajmy się tym, że to tak wygląda, a nie inaczej, nie? Dojdziemy do tego, że będzie to wyglądać ładnie. Mam pytanie, jaki to edytor? To jest edytor Kodio po prostu. I to jest taka platforma e-learningowa. Raczej z tego nie korzystamy w takim procesie pisania stron już prawdziwych, w sensie prawdziwych, to też jest prawdziwa strona, tylko takich już, nie wiem, dla klienta powiedzmy. A używamy tego Kodio, po prostu jest wygodne, żeby się z wami dzielić tą wiedzą i żeby mieszać na przykład właśnie artykuły, prezentacje i zadania. Ale jest to bardzo taki standardowy edytor webowy, powiedzmy, może tak. No i teraz treść zadania. Co my mamy tutaj zrobić? W pliku index.html, czyli to, co mamy tutaj po lewej stronie,
W sekcji head dodaj znacznik title z wartością wycieczki w kosmos. Czyli taki tekst ma się pojawić w tym znaczniku title, bo zobaczcie, że to jest to, o czym mówiłem. Nasza strona aktualnie, zobaczcie, że wyświetla po prostu ten adres tej strony, czyli to donor, Oliver, Codio.io, bla, 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 bla i jakieś tam dalej pierdoły. Więc chcemy, żeby to nie było właśnie takim adresem, tylko żeby było napisane wycieczki w kosmos. Ten plik HTML-owy, który widzicie, jest już uzupełniony i to też działa tak, akurat w przypadku tego naszego zadania, że każde kolejne zadanie, czyli jak przejdziemy sobie do zadania drugiego, to tam już będzie wszystko z zadania pierwszego. Tak? Zadanie trzecie będzie miało rozwiązanie pierwszego i drugiego. Czwarte, czy pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Tak? Czyli gdybyście się gdzieś tam zgubili, to zawsze można sobie spojrzeć na zadanie kolejne, tam będzie też rozwiązanie poprzedniego. No ale wracając do tego zadania, mamy już je w jakiś tam sposób uzupełnione, tak? Czyli mamy heada, mamy ustawione kodowanie, mamy też kilka dodatkowych rzeczy, czyli na przykład podłączenie styli, o których będziemy mówić i tam takie jeszcze inne rzeczy, które nie są na razie tutaj dla nas istotne. I mamy tutaj taką informację. Tutaj wstaw tytuł strony. Tutaj też pojawia się taka ciekawa rzecz, jakim jest komentarz. Czyli w plikach możemy tworzyć dla siebie komentarze do kodu. Te komentarze nie są widoczne dla użytkowników gołym okiem. Mogą znowu, czyli powtarzam, mogą je zobaczyć, kiedy zerkną do źródła strony, ale nie widzą ich bezpośrednio na stronie. I możemy sobie w tych komentarzach pisać, co nam się podoba, ale pamiętajmy, że każdy może gdzieś tam to zobaczyć, jak sobie kliknie prawym przyciskiem myszy i zrobi zbadaj element, tak? To będzie mógł to zobaczyć. No ale pod tym komentarzem mamy właśnie dodać znacznik title, czyli otwieramy sobie nawias strzałkowy, title, zamykamy nawias strzałkowy i zobaczcie, co on zrobił. Ten edytor od razu dodał mi zamknięcie tego znacznika, tak? Czyli już nie muszę pamiętać, akurat w przypadku tego edytora i wielu edytorów, które są profesjonalnie używane przez deweloperów, o tym, żeby zamykać znaczniki. Często robią to po prostu za nas te programy i my tylko wystarczy, że otworzymy jakiś znacznik poprawnie, a on nam go od razu zamknie. Więc pomiędzy otwarcie i zamknięcie wpisujemy wycieczki w kosmos. Wycieczki w kosmos. Ten plik automatycznie się zapisuje, nie musimy tu nic klikać. Przechodzimy sobie na naszą stronę, którą otworzyliśmy w nowej karcie. Odświeżamy. I zobaczcie, że tutaj na tej karcie pojawiło się wycieczki w kosmos. Nie? Już nie ma tego adresu brzydkiego, długiego, który nic nie mówił, tylko faktycznie jest tekst, który wpisaliśmy tutaj w tym miejscu. Gdybym ja sobie tutaj pisał jakieś bzdury i odświeżył naszą stronę, no to są te bzdury też napisane. Czyli zawsze jak zmienimy title, to ma to odzwierciedlenie w tym, co się wyświetla tutaj na tej belce w przeglądarce. Więc mamy pierwsze zadanie zrobione. Mamy znacznik title dodany do naszej konstrukcji HTML-owej. Czy są jakieś pytania? Bo na razie chyba nie widzę żadnych nowych. Dobrze, chyba pytań nie ma. Także możemy przejść dalej. Może zauważyliście właśnie na poprzednim slajdzie, czyli jak robiliśmy to zadanie, że była tam taka sekcja jak body. No i jak mamy head, no to siłą rzeczy mamy też body, czyli to, co chcemy faktycznie użytkownikom wyświetlać. Tak? Czyli head to jest to, jakie mamy ustawienia, a body to jest to, jakie mamy już konkretne rzeczy do przekazania użytkownikowi, co chcemy mu wyświetlić i tak dalej. Mam jeszcze tutaj dwa pytanka w międzyczasie może. A można to zrobić bez odświeżania, jakiś na przykład live server. Tak, można coś takiego zrobić, tylko nie tutaj, tak? Nie na Codio. Codio czegoś takiego, z tego co wiem, nie oferuje.
Możemy to zrobić na przykład w programie Visual Studio Code, który ogólnie polecam jako podstawa, czyli właśnie Visual Studio Code, program darmowy od Microsoftu, który pozwala na to, żeby właśnie pisać sobie kod i fajnie go wyświetlać. I Visual Studio Code ma dodatek, który się nazywa, który teraz opublikowali chyba w tym tygodniu, bardzo fajny, który się nazywa Live Preview. I Visual Studio Code z tym dodatkiem sprawia, że mamy po prawej stronie kod, po lewej stronie kod, na przykład po prawej stronie to, co piszemy, i to się odświeża cały czas. Tak, czyli co znak nam się ta strona automatycznie odświeża. Nie musimy tutaj jakby odświeżać ręcznie, tak? Także jest super sprawa. Wyślę wam to. To jest tak, Code Visual Studio, Visual Studio Code i ten dodatek Petarda. Wczoraj go dopiero zauważyłem, zaktualizowałem sobie Visuala właśnie i pojawiło się, że jest nowy dodatek od nich. Na razie jest chyba jeszcze w fazie beta, ale działał jak na razie super, jak sobie go testowałem. Gdzie widać tworzoną stronę? Jak sobie wrócisz tutaj do zadania, to tutaj na górze jest taki przycisk. Otwórz stronę w nowej karcie. Jak sobie to klikniesz, to będziesz widział tą stronkę. A ile trwa kurs? Kurs frontendowy, kurs JavaScript Developer trwa zależnie od tego, jaki tryb wybierzesz. Jeżeli to będzie tryb stacjonarny, czyli od poniedziałku do piątku, a jeżeli to będzie od poniedziałku do piątku, to mamy 2 miesiące prawie, a jeżeli to będzie weekendowy, to prawie 7 miesięcy. Marta, możesz mnie skorygować na czacie, ale tak mi się wydaje, że tyle to właśnie trwa. Ale wiem, że szczegóły na pewno znajdziecie na naszej stronie, na coders.pl. Dobra, ale wracajmy do sekcji body, bo nam zostało już niewiele czasu. Oczywiście zagadałem. Więc mamy sekcję body, w której wrzucamy wszystkie dane, które faktycznie mają się wyświetlać, które mają się wyświetlać dla użytkownika. No i teraz mówiliśmy już o tych znacznikach. Mówiliśmy sobie o tych znacznikach, że mamy ich bardzo dużo i że dzielimy je na takie, które się zamykają, które musimy domykać i takich, których nie musimy domykać. Ale te znaczniki dzielą się jeszcze pod innym względem, na inną grupę. Na takie, które są liniowe, czyli wyświetlane obok siebie, i takie, które są blokowe, czyli wyświetlają się pod sobą. Tak? Mamy takie też dwie dodatkowe grupy, dwie grupy elementów. Elementy liniowe, czyli te, które układają się w jednej linii, to na przykład takie, które pogrubiają jakieś elementy, takie, które są linkami, czyli zobaczcie, że to jest taki niebieski element z podkreśleniem, on tak domyślnie się zachowuje, że jak niego klikniemy, to nas przyniesie na inną stronę. Mamy też pogrubienie typu B, mamy też EM, czyli kursywę, mamy też span, czyli taki element, który nic nie robi, tak naprawdę, w sensie on nie ma żadnego stylu takiego już zdefiniowanego wcześniej, tylko po prostu jest takim dodatkowym elementem, który czasem wykorzystujemy do takich jakichś mniejszych, malutkich części kodu. My go po prostu wykorzystujemy dlatego, że on ma to liniowe wyświetlanie, tak? Zobaczcie, że te elementy, te znaczniki są ułożone w HTML-u pod sobą, a wynik działania tego jest taki, że wyświetla się wszystko w jednej płaszczyźnie. Wszystko się wyświetla poziomo jeden element obok drugiego, bo to jest właśnie charakterystyka znaczników liniowych, które się właśnie w taki sposób układają. No i takich znaczników jest dużo. Tu jest lista elementów liniowych, takich dosyć często używanych. No ale są jeszcze elementy blokowe i ich jest większość i one mają taką zasadę działania, że po pierwsze rozpychają się bardzo,
Czyli tak jak elementy liniowe biorą tyle miejsca, tylko ile potrzebują na swój tekst, nic więcej. Tak, jeżeli jest krótki tekst, to element będzie malutki. Jeżeli jest dłuższy tekst, no to ten element będzie większy. A elementy blokowe zawsze chcą mieć najwięcej miejsca, więc element blokowy zawsze ma 100% szerokości. On ma taką swoją przywarę, że po prostu zawsze ma 100% szerokości. Nawet jeżeli mu tą szerokość zmniejszymy, to skubany jest tak zachłanny, że będzie blokował szerokość, którą mu odjęliśmy. Czyli tak jak zobaczcie, ten czerwony element, on nie ma 100% szerokości, tak? No bo on jest mniejszy. On jest mniejszy niż ten box, który tutaj widzimy. A jednak te boksy pod nim nie układają się obok niego, tylko są pod nim, tak? Po prostu to jest taka zależność tych elementów blokowych, że one zawsze trzymają to 100% szerokości dla siebie i nikomu tego nie chcą oddać. Oczywiście jesteśmy w stanie takie rzeczy przejść i zmienić też typ wyświetlania tych elementów, ale jednak to jest ich taka naturalna taka naturalna rzecz po prostu. Więc mamy elementy blokowe, układają się obok pod sobą, są rozpychają się na 100% szerokości i na przykład takimi elementami jest div. Div to jest taki bardzo generyczny element, który też nie ma żadnych swoich styli podstawowych, oprócz tego, że jest blokowy i wykorzystujemy go do jakichś naszych celów, w sensie chcemy go wykorzystywać wtedy, kiedy musimy określić jakąś strukturę bardzo szczegółowo i na naszych zasadach, tak? Czyli nie chcemy, żeby ona zachowywała się w jakiś sposób, który narzuca nam HTML, tylko my chcemy po swojemu ten element ostylować, zrobić z niego jakieś dziwne różne rzeczy, no to wtedy wykorzystujemy sobie diva. H4 to jest nagłówek 4. stopnia, czyli nagłówek, który jest dosyć już małym nagłówkiem, też jest blokowy. Paragraf, który robiliśmy sobie, też jest blokowy. I elementy listy, czyli te takie elementy listy nieuporządkowanej, czyli tej kropkowanej, albo listy uporządkowanej, czyli numerowanej od 1 dalej. Dajcie mi tylko sekundkę. Mamy tutaj właśnie te elementy. No i tych elementów blokowych jest też oczywiście dosyć dużo. Niektóre z nich będą tutaj wykorzystywane podczas tych zajęć. Na przykład to będzie artykuł, czyli jakiś artykuł, treść artykułu albo jakiegoś boxa na przykład małego, który chcemy wykorzystać, albo na przykład footer, czyli stopka. W takim elemencie powinny znaleźć się wszystkie rzeczy, które są w stopce, tak, jakieś menu, dodatkowe jakieś, nie wiem, polityka prywatności i tym podobne rzeczy. Form, czyli elementy dla formularza. Wszystkie pola, które są dla formularzy, powinny znaleźć się właśnie w takim elemencie. No i tego naprawdę mamy dużo, są na przykład sekcje, tabelki. Tak jak mówię, tego jest naprawdę sporo. Jest jeszcze jedna grupa elementów, one są liniowo-blokowe. I elementy liniowo-blokowe mają to do siebie, że ustawiają się obok siebie, bo są liniowe, ale są też blokowe, ponieważ możemy nastawiać im wysokość i szerokość. W przypadku elementów liniowych nie możemy nastawiać im szerokości i wysokości, bo ona jest definiowana przez treść, która jest w środku, a w przypadku elementów blokowych te elementy nie ustawiają się pod sobą, tak? Jak już to sobie ustawiają się właśnie pod sobą, tak jak to ustaliliśmy, ale możemy nakładać im wysokość i szerokość, a elementy inline block będą nam też dwie rzeczy po prostu ze sobą łączyły w jedno. Czyli możemy obok siebie ustawić, ale też wysokość i szerokość jesteśmy w stanie tym elementom nastawić. No i mamy zadanie drugie do wykonania. Zadanie drugie, którym musimy wstawić boxa.
zobaczcie, że na naszej tutaj, tu tworzymy sobie tą stronę, tu wycieczki w kosmos zamykamy. Zobaczcie, że na naszym projekcie była ta sekcja na środku z trzema boksami. Ikonka, nagłówek, treść, przycisk. No i teraz chcielibyśmy właśnie takiego boksa sobie stworzyć. Chcielibyśmy takiego boksa sobie stworzyć właśnie w sekcji, w tym miejscu, gdzie tutaj jest, gdzie jest to opisane. Mamy go tutaj już przygotowanego, więc nie będziemy go pisać ręcznie, ale omówimy sobie, co tu się znajduje. Zobaczcie, że cały boks umieszczony jest w elemencie div. Jest on umieszczony w elemencie div po to, żeby odseparować ten jeden boks od pozostałych boksów, tak? No bo będą tak naprawdę trzy boksy w tej jednej sekcji, więc chcielibyśmy, żeby one nie nachodziły na siebie w żaden sposób, żeby one były faktycznie od siebie w jakiś sposób odseparowane. Dlatego div nam ładnie to wszystko ograniczy. To będzie takie pudełeczko, do którego wrzucimy ten obrazek, do którego wrzucimy ten link, ten nagłówek i ten i tą treść. Tak? To będzie taki nasz elemencik, który będzie otaczał te wszystkie rzeczy. Więc sobie to skopiujmy i wklejmy sobie do linii 23. Tutaj zaraz pod ten komentarz sobie to wstawimy. No i zobaczcie, że jak wkleiliśmy ten box, no to on nie wygląda zbyt dobrze. W sensie zobaczcie, że on się przykleił, on idzie trochę w drugą stronę niż powinien. Tak? Zagnieżdżenia w HTML-u powinny iść od lewej do prawej i powinny te zagnieżdżenia być coraz dalej. Czyli te elementy powinny się odsuwać od lewej krawędzi naszego edytora, a tu się przybliżają do niego. Dlatego zaznaczamy sobie ten kawałek i możemy kliknąć tabulator. Raz, dwa. I teraz jest równo. Tu się div zaczyna, kończy się w tej samej linii, tak jakbyśmy tu przyłożyli linijkę, no to mamy tutaj równiutką linię. No i wszystkie dzieci w środku też rozpoczynają się od tej samej linii, tak? Czyli mamy dokładnie ten sam pion. No i tak to powinno wyglądać, żeby to było też schludnie, żebyśmy też potrafili do tego wrócić w każdym momencie i nie szukać tego nie wiadomo jak długo. Więc ta czystość kodu jest dosyć istotna. My na nią zwracamy dużą uwagę podczas kursu. No i mamy ten nasz box wstawiony. Jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak on wygląda, no to nie wygląda specjalnie, prawda, jak na razie. Obrazka nie ma, no bo użyliśmy elementu img, ale img co, tak? Nie powiedzieliśmy, jaki obrazek, więc nic nie wyświetlił. Mamy nasze lorem ipsum, jest tekst, jest czytaj więcej, ale nie da się w niego kliknąć, w sensie on nie reaguje. W żaden sposób nie jest klikalnym elementem, to czytaj więcej, prawda? Czyli musimy też coś tutaj jeszcze dorobić. No i zawsze, zaraz będziemy o tym mówić. Czy element img jest zarówno elementem liniowym i liniowo-blokowym? No, można tak powiedzieć. Samo to, że jest coś liniowo-blokowym elementem, jakby sprawia, że jest też elementem liniowym. Mhm. I czy tutaj można komentować w sposób ukośnik, gwiazdka, gwiazdka, ukośnik? Nie. W HTML-u tak nie możemy komentować, możemy tylko komentować w taki sposób, czyli nawias strzałkowy, wykrzyknik, myślnik, myślnik i zakończenie, czyli myślnik, myślnik, wykrzyknik. Komentowanie w taki sposób to jest komentowanie w CSS-ie lub w JavaScriptie, a tak tylko w JavaScriptie, czyli dwa ukośniki. Dobrze. No to przejdźmy dalej. No bo jak widzieliśmy, czegoś nam tam brakuje w tym naszym kodzie. Tak, nie ma obrazka. No i ten nasz link nie jest do końca linkiem. Tak, on donikąd nie prowadzi, nie zrobił się niebieski, nie ma podświetlenia, nie ma tego podkreślenia, które chcieliśmy mieć. No więc musimy to wszystko dorobić. No i teraz, żeby to mogło w ogóle jakoś porządnie wyglądać i żebyśmy my na przykład mieli możliwość na to, żeby dodawać jakieś dodatkowe style do naszych elementów, żeby w ogóle ta nasza strona zaczęła nabierać jakichś kształtów, to potrzebujemy dowiedzieć się, czym są atrybuty. Mamy coś takiego właśnie w znacznikach HTML-owych jak atrybuty, które pozwalają nam na to, żeby bardziej szczegółowo opisywać znaczniki. Opisywać możemy je na wiele różnych sposobów, ale jedną
podstawowym jednym atrybutem wszystkich widocznych znaczników w HTML-u jest class. To jest znacznik, który pozwoli nam połączyć HTML-a ze stylami, z językiem CSS, o którym za chwilkę troszkę powiemy. Ale jak taki znacznik wygląda? Nie znacznik, tylko atrybut. Więc mamy jakiś znacznik, powiedzmy ten nasz paragraf. Chcielibyśmy, żeby on miał atrybut class o wartości blok. To zobaczcie, jak otworzyliśmy paragraf, czyli mamy nawias strzałkowy P, to dajemy sobie spację, wpisujemy nazwę atrybutu. Tych atrybutów jest oczywiście 1 500 000 różnych. Dla różnych elementów te atrybuty są inne, więc też na to trzeba uważać, też trzeba sprawdzać to po prostu w dokumentacji, bo to jednak się różni. Więc mamy ten atrybut class, potem jest, czy jakikolwiek inny, potem znak równa się, znak równości, znaki cytatu, czyli najczęściej używamy podwójnego apostrofu. To nie jest cudzysłów tak naprawdę, tylko to jest podwójny apostrof, ale jest pod tym samym przyciskiem co cudzysłów na naszej polskiej klawiaturze. I wewnątrz tego cudzysłowia, czy tych apostrofów, wpisujemy wartość tego atrybutu. Czyli to, co jest po stronie lewej, ten atrybut jest ściśle określony z dokumentacją, a wartość atrybutu jest naszą inwencją twórczą tak naprawdę w większości przypadków. My możemy wymyślić, co tylko tutaj chcemy. Akurat w przypadku tego przykładu użyliśmy po prostu słowa blok, że to jest wartość atrybutu class. Więc traktujemy to jako taka para, klucz i jego wartość. Tak, atrybut i wartość atrybutu. No i jeżeli skończymy pisać ten atrybut, jego wartość, to kończymy również znacznik nawiasem strzałkowym. No i tych atrybutów mamy dużo, różnych, tak jak wspomniałem, jest ich bardzo dużo, na przykład sporo jest dla inputów, czyli dla tych pól formularza, ale jest coś ważnego, w sumie co za chwilkę będziemy robić, czyli znacznik IMG. Znacznik IMG, który, tak jak już wiemy, pozwala nam wstawiać obrazki, ale jest atrybut SRC, który możemy używać właśnie w tym znaczniku, który jako swoją wartość przyjmuje ścieżkę do tego obrazka. Tak, my musimy pokazać elementowi IMG, gdzie jest ten obrazek. No bo skądś ten obrazek musi być wzięty, tak? Albo z naszego dysku, albo z jakiegoś zewnętrznego źródła. Musimy podać informację, gdzie jest ten obrazek, tak? Więc jest to taki podstawowy znacznik właśnie elementu IMG. No i my właśnie to teraz zrobimy. Poprawimy sobie tutaj te elementy. Mamy tutaj zadania i kolejną podstronę. Do naszego boxa mamy dodać odpowiednie atrybuty. Dla obrazka, czyli dla elementu IMG, chcemy dodać atrybut SRC, który będzie określał ścieżkę do obrazka. I jeszcze chcemy określić atrybut ALT, który opisuje, co na tym obrazku się znajduje. Tak? To jest też ważny atrybut. Atrybut ALT, o którym nie możemy zapominać, który mówi przeglądarce, co jest na tym obrazku. Ale tak naprawdę nie przeglądarka tu się liczy, tylko liczą się ludzie, którzy z tego korzystają, bo na przykład te opisy obrazków, czyli te ALTy, są wykorzystywane przez osoby, które korzystają na przykład z czytników ekranowych, tak? Które niedowidzą albo nie widzą. I żeby dowiedzieć się, co to jest za obrazek, no to muszą mieć to przeczytane. A przeglądarki jeszcze nie są na tyle inteligentne, żeby rozpoznawać, co jest na obrazku i to generować w sposób automatyczny live, tak? Tylko my musimy zadbać o to, żeby określić, co jest na tym obrazku. Więc wpisujemy to właśnie w element ALT. I to jest bardzo istotne. Jeżeli nie wpiszemy atrybutu ALT do IMG, to taki kawałek kodu uznawany jest za niepoprawny semantycznie i nie przejdzie nam walidacji, jeżeli byśmy taką odpalili. No i ścieżka do naszego obrazka to jest images, / icon rocket. No i zobaczcie, po lewej stronie tutaj mamy images folder i w środku faktycznie jest icon rocket. Nie? I to jest właśnie ta ścieżka, czyli my jesteśmy w tym miejscu, jesteśmy w pliku index.html i musimy pokazać przeglądarce,
że ma wejść do images i w images ma sobie poszukać icon rocket.png, że tam jest taki obrazek i możesz sobie go wyciągnąć i go wyświetlić. Spróbujmy to napisać, czyli w img dajemy sobie spację przed zakończeniem, piszemy src równa się cudzysłów images, czyli to jest nazwa folderu. Gdyby on się nazywał na przykład, nie wiem, assets, czy tam, nie wiem, icons, no to tak byśmy to napisali. Ona się nazywa images, więc piszemy images. Żeby do niego wejść, dajemy ukośnik. W ten sposób przeglądarka wchodzi do foldera. No i musimy w tym folderze pokazać jej, że to jest icon, myślnik, co to miało być? Rocket. Rocket.png. PNG. No i drugi atrybut, czyli za cudzysłowem dajemy znowu spację, piszemy alt, równa się i w cudzysłowie piszemy na przykład ikonka rakiety. No, prawda? Jest to jest jakiś opis w ogóle czegokolwiek, co tam się znajduje. Ta osoba na przykład, która nie widzi, może sobie to już w jakikolwiek sposób przetworzyć, tak? I spróbować sobie wyobrazić faktycznie ten obrazek. To jest pierwsza rzecz. No jakbyśmy sobie teraz zobaczyli, to okazuje się, że obrazka nie ma. Ale obrazek jest, tylko że on jest biały. Zobaczcie, widzicie? Ja go sobie teraz ciągnę tutaj i on jest w tym miejscu, tylko że jest biały i go nie widać. Ale jak za chwilkę zrobimy sobie ciemne tło, to będzie go widać bardzo dobrze. Druga część zadania to jest, że dla linku, czyli dla naszego A, mamy dodać atrybut href i jego wartość ustalić na hashtag. Atrybut href w elemencie A to jest atrybut, który pozwala nam na to, żeby przekierowywać użytkowników na inne strony. Jeżeli bym tu sobie wpisał na przykład coderslab.pl i odświeżył stronę, to zobaczcie, że już ten element zrobił mi się, że to trochę powiększę, ten element zrobił się już taki, no ma inny kolor, jest podświetlone i jak najeżdżam na niego, to się pojawia łapka. Jak kliknę, to mnie przeniósł do strony coderslab.pl. Jakbym to zmienił na onet, kliknę, to mnie przeniesie na onet i tak dalej. W tym przypadku nie wiemy, na jaką stronę klient będzie sobie życzył, żeby przechodzić, więc wpisujemy sobie hashtag. I w tym momencie nie tracimy tych właściwości elementu. Zobaczcie, że on jest ładnie niebieski, podkreślony, łapka jest, ale my po prostu jeszcze nie wiemy, gdzie ta strona będzie prowadzić. No i czy nasz efekt się zgadza? Tak powinno być? Tak jest. Czyli się wszystko się zgadza. Dobrze, zostało nam ostatnie 15 minut, więc powiemy sobie teraz o języku CSS. Wspomnimy sobie o nim troszkę, króciutko, właśnie na temat tego, czym jest i jak możemy tutaj z niego skorzystać w przypadku na przykład tego zadania. Więc tak jak HTML, tak jak mówiliśmy, służy do tego, żeby opisać struktury danych, tak CSS będzie służył do tego, żeby opisać wygląd naszej strony, żeby pokazać, jakie elementy mają się zachowywać, jak mają wyglądać, jakie mają mieć kolory, rozmiary, umiejscowienie, pozycje i wiele, wiele różnych rzeczy. Ten język CSS piszemy w plikach z takim właśnie rozszerzeniem, czyli pliki nazywają się .css, mają jakąś nazwę .css, tak jak HTML piszemy w plikach .html, tak właśnie CSS-y piszemy w pliku CSS i one mają zupełnie inną strukturę niż HTML. To jest zupełnie coś innego. To znaczy mają pewne cechy wspólne, no ale jednak swoją strukturą się dosyć mocno różnią. W HTML-u opieramy się na znacznikach, a w CSS-ie opieramy się na regułach, które będziemy rozpisywać. Cechą wspólną CSS-a i HTML-a jest to, że w obu przypadkach możemy używać nazw znaczników właśnie takich, jakich mamy w HTML-u. Czyli jeżeli byśmy chcieli zrobić coś z paragrafem, żeby on wyglądał inaczej, to w CSS-ie piszemy sobie P, bo takiego znacznika użyliśmy w HTML-u,
Potem używamy nawiasów, ale klamrowych, tak? Czyli w HTML używamy nawiasów strzałkowych. Tutaj używamy nawiasów klamrowych. Tak, po angielsku curly brackets. I wszystko dzieje się wewnątrz tych nawiasów klamrowych. Tak? To jest jedna reguła, którą napisaliśmy. Mamy selektor, czyli mówimy CSS-owi szukaj paragrafów. Po prostu masz szukać paragrafów i do wszystkich paragrafów masz zastosować to, co ja tutaj napiszę wewnątrz tych nawiasów klamrowych. Tak? Wszystko, co będzie w środku, będzie zastosowane do wszystkich paragrafów. Także jeżeli byśmy mieli 200 paragrafów na stronie, to wszystkie będą jakie? No właśnie, powiedzmy sobie, jakie są właściwości tutaj, których możemy użyć. Na przykład mamy właściwość kolor. Jest kolor, dwukropek i wpisujemy nazwę koloru po angielsku lub w inny sposób, ale nie będziemy się w to zagłębiać, jakie jeszcze możemy kolory zapisywać. Powiedzmy, że red, mamy kolor czerwony i dajemy średnik na końcu. To jest bardzo istotne. Czyli właściwość składa się z czterech ważnych rzeczy. Po pierwsze, nazwa właściwości zdefiniowana w dokumentacji. Nie możemy sobie tu niczego wymyślać. Dwukropek, wartość tej właściwości, która też musi być zgodna z dokumentacją, i średnik. To są cztery elementy składowe jednej pary właściwości i jej wartości. Druga rzecz, zobaczcie, która tutaj jest, to jest font myślnik size, czyli wielkość czcionki, wielkość fonta. Ustawiona jest na 20 pikseli, a domyślnie jest 16, dlatego ten font będzie rzeczywiście większy. Tak? To wszystko, ten tekst będzie zdecydowanie większy. I tutaj, przepraszam, określony jest akurat jako piksele, 20 px. I też jest średnik. Jest jeszcze border. Border to jest obramowanie, ramka naszego elementu. No i tutaj już zobaczcie, że wartość tej właściwości jest dziwna, bo jest 2 piksele solid blue. Czyli nasza wartość jest swojego rodzaju listą, bo ona składa się z trzech rzeczy. Po pierwsze, mówi, jaka jest grubość tej ramki, 2 piksele. Jaki jest styl tej ramki, ona jest solid, czyli jest ciągła linia. I jeszcze jest, jaki jest kolor tej ramki, i to jest blue. Tak? Czyli mamy trzy elementy składowe jednej właściwości. No i tak się czasem zdarza w CSS-ie, że są właściwości, które mają, do których przekazujemy dużo danych, że one jakby żądają od nas, żebyśmy pokazali im dosyć dużo informacji. No i zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj tą naszą regułę. Tutaj jest przykład, jak to mogłoby wyglądać w HTML-u. Taki mielibyśmy wynik działania tego kodu, czyli kolor byłby czerwony, font jest 20 pikseli, jest większy i border 2 piksele. Jest też obramowanie niebieskie, ciągłe. No i oczywiście te selektory, czyli to, w jaki sposób odwołujemy się do elementów na stronie, jest różny i tych selektorów jest bardzo dużo i my wszystkie je omawiamy na kursie. Te wszystkie oczywiście, które są warte uwagi i z których faktycznie się korzysta. Ale dla Was na początek zasugerowałbym skupienie się na dwóch, czyli na selektorze po prostu elementów HTML-owych, czyli że szukamy jakiegoś elementu, paragrafu, nagłówka, sekcji, artykułu i skupiłbym się na szukaniu elementów po ich klasie, czyli z użyciem kropki. Mamy coś takiego jak kropka test. I co to znaczy i do czego możemy się tutaj odwołać? Zobaczcie, że to jest to, o czym mówiliśmy w przypadku atrybutów, że praktycznie każdy znacznik w HTML-u może mieć coś takiego jak atrybut class. I ten atrybut class my wymyślamy sobie sami, tak, jego wartość. I ten atrybut class pozwala nam spiąć HTML-a z CSS-em. I jeżeli w HTML-u ja dam elementowi jakiemukolwiek, powiedzmy, że właśnie tutaj H2, dam mu klasę content, ja ustalę, że klasa content, czyli kropka content, kropka w CSS-ie w przypadku selektorów jest oznaczeniem klasy, czyli kropka content to jest klasa content i nada mi odpowiednie style, to tylko element H2
właśnie z taką klasą będzie miał wszystkie te style, które tutaj zapisałam. Ja wam to może pokażę, jakby to wyglądało, gdyby jeden element miał, a drugi jak nie będzie miał tego. Tu sobie wrócimy do CSS-a. Tu sobie tą H2 weźmiemy. I zobaczcie. Jedna H1, H2 ma klasę content, a zrobimy teraz sobie drugą H2 bez klasy content. Widzicie? Ona nie ma żadnego stylu. Ona jest taka, jak po prostu przeglądarka sobie to wyrenderowała i nie ma tutaj nic, nad czym my mielibyśmy teraz kontrolę, bo nie dostała żadnej klasy. No ale powiedzmy, że chcielibyśmy tutaj dodać klas, powiedzmy na przykład header second. Header myślnik second. Możemy taką klasę zapisać sobie w CSS-ie, czyli kropka, header myślnik second, nawiasy klamrowe. No i ja stwierdzam, że chciałbym, żeby to było kolor na przykład tomato. Jest taki kolorek w CSS-ie. I się ładny kolorek zrobił. Chcielibyśmy, żeby on, nie wiem, na przykład miał czerwoną ramkę. Border, 3 piksele, solid red. No i teraz ten nasz element ma odpowiedni kolor i odpowiednią ramkę, którą chcieliśmy, ale mimo, że te dwa elementy są takie same, tak, bo to są nadal H2, to wyglądają zupełnie inaczej, bo mają różne klasy, tak? Ten ma content, a ten ma header second. No i teraz CSS bierze tutaj, jest tutaj najważniejszy w tym przypadku i on wyznacza to, jak ten element będzie wyglądać. Możemy też używać kilku klas, tak? Czyli możemy nie tylko dać jedną klasę do danego elementu, ale tych klas może być wiele. No i tutaj tak możemy oczywiście zrobić, na przykład mieć przycisk, któremu damy klasę btn i ona będzie ten przycisk robić w bardzo taki standardowy sposób, na przykład dodamy jakiś cień, zrobimy okrągłego, ale btn primary, na przykład ta klasa będzie określała, że on będzie niebieski, że będzie się tak zachowywał, jak się na niego najedzie, a klasa btn secondary, chociaż będą te przyciski podobne, no to na przykład ten przycisk będzie, nie wiem, czerwony, tak? A btn big sprawi, że on będzie o wiele większy niż ten podstawowy przycisk, no i tak dalej, moglibyśmy takich klas tworzyć sobie bardzo dużo, które będą uzupełniały dane elementy. Dzięki klasom w CSS-ie jesteśmy w stanie tworzyć bardzo, można to powiedzieć, dynamiczne rzeczy i bardzo takie elastyczne, tak? Możemy sobie modyfikować te elementy, jak nam się tylko tak naprawdę podoba. No to zrobimy sobie już teraz ostatnie zadanie. Wam zostanie jako zadanko domowe i takie do zrobienia po prostu później, zadanie piąte. Tam też będzie krótka prezentacja i zrobicie sobie to zadanko, a my zrobimy tylko to zadanie czwarte. Wejdźmy sobie na tą naszą stronę. No i widzimy, że ona nadal nie ma styli. Za bardzo. Dlatego nie ma styli, ponieważ brakuje jej klas. Tutaj wewnątrz HTML-a nie ma praktycznie nigdzie pododawanych żadnych klas. Chociaż one są już stworzone w stylach, tak? Mamy je już w stylach tutaj wytworzone. No to nie mamy ich nigdzie w HTML-u. Dlatego mamy kilka rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, mamy wycentrować treści. Czyli w każdym z głównych elementów, header, section i footer, mamy diva. Mamy header, jest w środku div. Jest sekcja, jest w środku div. Footer i też jest div. I do tych bezpośrednich divów mamy dodać klasę container. Taką klasę mamy sobie tutaj dodać. Czyli class, container. Tu jest znowu bezpośredni div, class, container. I w stopce również taką samą klasę dodajemy. Ta klasa jest tutaj opisana w stylach. Ona sprawi, że cała treść pojawi się na środku i że będzie ona ograniczona na szerokość i że będzie miała odstępy po bokach. Taką ma tutaj rolę. O, widzicie? Już się coś zadziało. Już dodanie tej klasy sprawiło, że faktycznie coś tutaj się zadziało dalej.
Ale pamiętajcie, że to nie zadziało się automagicznie, prawda? To musieliśmy zapisać w stylach, tak? To nie jest tak, że klasa container jest magiczna i ona robi to sama. No niestety nie. Trzeba to wszystko pisać. A mamy te nasze trzy kolumny, która na razie jest jedna. Na razie mamy tylko jednego boxa i na tym się skupimy, bo do sekcji chcemy dodać klasę boxes. Mamy tutaj sekcję. Do niej dodajemy klasę boxes. Div, który zawiera tą kolumnę, ma mieć klasę box, czyli wewnątrz kontenera są nasze kolumny. No i jest ten div i on będzie miał klasę box. Element H2, czyli ten tytuł tej kolumny, ma mieć klasę box title. Treść tego boxa ma mieć klasę box content. A link ma mieć klasę box bt. Takie klasy pododawane, zobaczcie, sprawiają, że już nam się tutaj robi to dosyć podobne do tego naszego projektu, który sobie założyliśmy. No i ostatnia rzecz nam została. Zobaczcie, że ten tekst tutaj i tutaj jest, prawda, czarny, a ma być biały. No i teraz chcemy zmienić kolor fonta. Tutaj w stylach, na samej górze, w dziewiątej linii, mamy informację, że tutaj mamy wstawić kolor FFF. Kolor FFF z hashtagiem oznacza kolor biały, ale możemy to też zapisać słownie. Możemy napisać white. Dodanie koloru white do body, czyli do tego wszystkiego, co otacza wszystkie elementy na naszej stronie, sprawi, że elementy odziedziczą ten kolor i po prostu będą białe. Czyli wszystkie teksty, które będą na naszej stronie od tego momentu, będą białe. Oczywiście możemy to zmieniać w poszczególnych elementach, ale w przypadku tego naszym domyślnym kolorem w dokumencie będzie teraz kolor biały. No i zdanie czwarte mamy skończone. No i to by było na tyle, tak naprawdę, jeśli chodzi o ten webinar. Tak jak powiedziałem, macie tutaj jeszcze jeden temat, temat Flexboxa. Możecie sobie o nim tutaj doczytać, przeczytać sobie te materiały, czym on jest, jak mniej więcej działa. No i zadanie piąte będzie polegać na tym, żeby zduplikować, zmultiplikować te kolumny, które tutaj stworzyliśmy. Zamiast jednej będą dwie kolejne, czyli będziemy mieć w sumie trzy kolumny, a przy pomocy Flexa zrobi się tak, sprawimy, że te elementy będą ustawione obok siebie, a nie jeden pod drugim. I to właśnie daje nam Flex. Ja Was zachęcam, żeby w ogóle sobie przejrzeć to piąte zadanie tak szczegółowo, żeby sobie popatrzeć na tego CSS-a, że jeżeli na przykład nie wiecie, co to jest za dana właściwość, to sobie ją sprawdzić, zobaczyć sobie w dokumentacji, wygooglować, a co znaczy, że text align, co to znaczy? Co to znaczy, że na przykład font weight, czy text transform i tak dalej. Warto na takiej zasadzie też się uczyć już samemu, bo to Wam tylko pomoże później w dalszym rozwijaniu tej wiedzy. A ja Was oczywiście zachęcam do kontaktu z naszym działem sprzedaży na kodryzlab.pl. Możecie sobie wypełnić formularz kontaktowy, możecie się odezwać tutaj na czacie, możecie zostawić nam swój mail, wtedy na pewno ktoś się do was odezwie, porozmawia, co jest dla Was najlepsze, właśnie jaki tryb, czy właśnie weekendowy, czy stacjonarny i tak dalej. Mamy też różnego rodzaju promocje cyklicznie, które się pojawiają, jest też można troszkę taniej. Można się dopytać na przykład też o jakieś programy rządowe czy unijne, które czasem się też pojawiają, one też pojawiają się raz na jakiś czas, różnego rodzaju dotacje, więc możliwości jest dużo, także zachęcamy do tego, żeby sobie zerknąć i rozwijać gdzieś tam tą swoją wiedzę frontendową. No a ja Wam w takim razie bardzo dziękuję za ten poświęcony czas i mam nadzieję, że do zobaczenia na jakichś kursach w przyszłości. Trzymajcie się.